Dla mnie to słowo wolność jest rzeczywiście takim chyba jednym z najważniejszych słów. Myślę o tym, że to jest bardzo nieoczywisty i bardzo w moim doświadczeniu niejednokrotny wybór. Że ta wolność jest. Jak myślę o wolności, myślę o takiej wolności wewnętrznej, czyli takiej właśnie decyzji na to, że będę żyła swoje życie. Ten obszar wolności, tak jak ja go doświadczam, czasami jest mega przyjemny. Jak sobie na przykład właśnie tam, nie wiem, wiesz, cały czas mnie w stronę tych kwiatków ciągnie. Wybiorę kwiatki, albo sobie coś fajnego kupię, albo stanę przed półką w supermarkecie, myśląc, co by mi sprawiło przyjemność, nie? Albo sobie gdzieś pójdę, albo sobie kupię masaż. Czasami to jest po prostu zabawa, albo zatańczę do jakiejś piosenki, albo będę się śmiała przy stole. To jest, wtedy ta wolność jest przyjemnością. Ale czasami ta wolność jest trudna. Miałam takie doświadczenie i opowiem o nim. Dostałam SMS-a od osoby, która mi nie robiła dobrze. Jakby ta relacja nie była dla mnie jakoś karmiąca, raczej była drenująca. Zobaczyłam, przeczytałam rano tego SMS-a i poczułam jakąś, po pierwsze taki odruch, żeby na niego odpisać i po drugie, że moje ciało się bardzo ścisnęło. Ponieważ już jestem wytrenowana w czytaniu swojego ciała dzięki jodze i też dzięki po prostu temu, że codziennie siebie sprawdzam, pytam, jak się mam, to posłuchałam, co to ciało do mnie powiedziało. I w ogóle odrzuciłam ten telefon. Ledwo nie spadł. I zaczęłam oddychać i pomyślałam sobie, okej, to teraz jestem właśnie w tym miejscu wolności, bo wolność to jest przestrzeń między bodźcem a reakcją. I siedziałam i było mi ciężko. I pomyślałam sobie, jakie to chwiejne miejsce, ta wolność. Jakie to jest chwiejne miejsce, jakie to są ruchome piaski. Wiesz, że to nie jest takie coś, wchodzę i wiem, przynajmniej dla mnie nie zawsze, że czasami ta wolność jest bardzo chwiejnym miejscem, kiedy ja tu mnie szarpie w tą, tu mnie ciągnie nabyk, tu mnie ciągnie jakiś właśnie rodzaj uwikłania. Tu słyszę jakiś jeden głos, tu słyszę drugi głos. Jedyną moją kotwicą właściwie jest moje ciało i oddech. No i to, co mam w tym koszyczku, te swoje kasztany, nie? Ale odkryciem dla mnie było, że to było takie chwiejne i powiedziałam, aha, czyli to też jest wolność, czyli wolność jest też taka. I to było jakoś ważne dla mnie, bo wydaje mi się, że to jest też o tym, żeby sobie zadawać ważne, żeby wiedzieć, jakie pytanie sobie zadać w momentach, w cudzysłowie, próby. Dla mnie takim pytaniem było wtedy, co to znaczy stanąć przy sobie w tej sytuacji?